Witam moich odbiorców i dzisiaj zaproponujemy zupę nic. To jest taki deser, który składa się z litra mleka, 3 jajek, 2 łyżek cukru, szczypta wanilii i wszystko. I teraz przystępujemy do gotowania zupy nic. Wlewamy litr mleka do zagotowania. Rozcinając laskę wanilii. Wrzucamy do gotowania się mleka. W tym czasie ubijemy białka. Zostawiając żółte, bo będą potrzebne do zagęszczenia mleka. Teraz troszkę poszumimy, ubijając białka z odrobiną soli. Do białek dosypujemy 2 łyżki cukru. Tak ubite białka teraz będziemy gotować na mleku, wkładając 1 łyżkę białka do gotującego się mleka. Teraz będziemy gotować białko ubite z 2 łyżkami cukru na gotującym się mleku. Wkładamy 1 łyżkę białka. Lekko przewrócimy.
Zrobimy taki eksperyment. Do pozostałego białka dosypiemy troszeczkę cynamonu. Mieszamy to z cynamonem. Przekręcamy białka na drugą stronę. Żółtka ucieramy też z cukrem. Można dodać tylko łyżkę cukru. Do tak utartych jajek będziemy wlewać małymi strumikami gorące mleko. Tak, żeby zahartować jajka, żeby nam się nie zrobiła jajecznica. Thank you.
będziemy wlewać do białek, doprowadzając do gotowania, ale nie zagotować. I wtedy powstaje nam taka zawiesina. Teraz taką zawiesinę odstawiamy, żeby ona ostygła. Wynosimy ją w chłodne miejsce. Po ostudzeniu białek wkładamy po jednej takiej części do pucharka. Wkładamy właśnie z cynamonem troszkę. Bez cynamonu. I zalewamy to przestudzoną zawiesiną. Smacznego życzę.